Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Znowu będziemy rżnąć tutaj te moje wszystkie pytania, będę wam odpowiadać. Będę tutaj starał się wygłupiać, chociaż moje wygłupy są tak żałosne, że po prostu ja się dziwię, że w ogóle niektórzy się domagają, wręcz nawet po prostu się rzucają. Wojtek, rób vlogi. Dziwię się, że tak komuś się to chce oglądać, ale cieszę się jednak, że te wygłupy jednak, można powiedzieć, troszeczkę przyciągają uwagę. No w sumie o to chodziło chyba, no nie? Batman 079. Dlaczego grasz na gitarze siedmiostrunowej? To już było. Na siedmiostrunowej gitarze, bo po prostu to jest genialne, wypasione rzeczy. The Leg Seventh End. Czy umiesz grać na jakimś innym instrumencie oprócz gitary? No, na gitarze basowej też sobie pogrywam. Na perkusji kiedyś grałem. Możliwe, że to pytanie też było, ale na perkusji też sobie trochę ciupałem. Na pianinie tak samo. Ale no jednak to wiecie, jak to jest. Jeśli ktoś gra na wszystkim, to właściwie na wszystkim gra po trochu. Ale naprawdę ludzie utalentowani i zdolni, czyli raczej potrafiący wszystko pogodzić na raz, żeby na równym poziomie wszystko grać, to naprawdę są wtedy szacun dla nich, jeśli ktoś gra na paru instrumentach. To jest coś genialnego. Jednak po prostu no, też można powiedzieć, warunki nie sprzyjają w graniu na wszystkim. No, na przykład perkusji nie mam gdzie trzymać, a żeby ćwiczyć na perkusji musiałbym chodzić do salki i płacić jeszcze za salkę, więc no, troszeczkę to by się chyba mi nie opłacało. Super Dev 321. Jak wyglądało twoje samoustwo? Grałeś jakieś covery, uczyłeś się teorii, czy pracowałeś z jakąś książką? Ciekawe pytanie. Super Dev 321. 321. 321, kurde. 321. Powiem ci, że właściwie wszystkiego, co napisałeś, to wszystkiego po trochu. Covery oczywiście. Covery sprawiają, że nabywamy umiejętności, jeśli cover to jest jeszcze jakiś znanej kapeli, no to oczywiście szpan przed ziomalami, przed dziewczynami szpan. To jest jedna zaleta grania coverów. Druga zaleta to, że po prostu uczymy się faktycznie technicznych zagrywek. No a trzecia to, że po prostu no, przyjemność z grania czegoś, co się lubi słuchać. Czy uczyłeś się teorii? Oczywiście uczyłem się teorii, i pracowałem z książką, miałem tam jakąś książkę, nie pamiętam nawet jakiego autora, dosyć starą, z 92 roku i tam sobie kombinowałem, całkiem fajna właśnie była napisana przez jakichś też takich nauczycieli gry na gitarze, już nawet nie pamiętam. I można powiedzieć, wszystkiego po trochu kombinowałem, szukałem też w internetach różnych jakieś zagrywki. Papryk 1, krótka piłka, przetworniki aktywne czy pasywne, jakie preferujesz i dlaczego? Wstydzę się powiedzieć na te pytania. Myślę, że jedne i drugie rodzaj przetworników to jest całkiem przyzwoite rozwiązanie. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, póki co z mojego doświadczenia widzę, że przetworniki aktywne, w stylu na przykład Seymour Duncan Blackouts, czy tam EMG, tam 81, 85, mają naprawdę fajny gain, fajną, że tak można powiedzieć, moc i dobrą jakość, że tak można powiedzieć, dźwięku. Jak to inaczej nazwać? No sam mam Seymour Duncana właśnie Blackouts AHB2, z tego co pamiętam, to chyba była AHB2. No i brzmi całkiem fajnie. Tutaj na przykład w tej siódemce mam na przykład też Seymoura Duncana SH87 Invader i całkiem fajnie brzmi. Jednak no mi się wydaje, że na przykład aktywny przetwornik, który mam w tamtym Ibanezie, jest wręcz nawet za mocny. Aż się nawet, można powiedzieć, nie spodziewałem, że szukając mocnego przetwornika mogę znaleźć taki, który jest za mocny. Na przykład na klinie przesterowuje klin, więc z jednej strony jest w porządku, zarąbiście, a z drugiej strony właśnie troszeczkę coś z nim jest za mocnego. Możliwe, że gdybym miał jakiś EMG 81, to pewnie byłoby troszeczkę inny efekt. Może by było bardziej delikatny. W każdym razie, no i te są fajne, więc
trzeba przyznać, że wypadałoby sprawdzić jedne i drugie i się samemu przekonać. Dużo osób ma zupełnie odmienne zdania na temat przetworników aktywnych. Nie? Na przykład niektórzy twierdzą, że aktywne nie biorą sygnału, znaczy nie biorą jakby dźwięku z drzewa, tylko z drewna, z gitary, tylko po prostu same generują dźwięk. No nie wiem, jak dla mnie to jest troszeczkę takie jakieś dziwne, naciągane teorie. Być może się mylę, ale tak mi się wydaje na chłopski rozum, że tak czy siak te przetworniki, one muszą brać sygnał z drewna. No skoro biorą sygnał ze struny, prawda, biorą dźwięk, no to ten dźwięk jest już jakby wzmocniony przez drewno, na które się składa gitara, więc właściwie no nie można powiedzieć, że przetwornik bierze tylko ten dźwięk, nie wiem, samej struny, nie wiem jak to ludzie rozumieją. Za dużo tutaj gadania, a powiecie, że za dużo gadam. Za dużo do gadania. Piotr Górecki. Czy w trakcie pierwszych miesięcy z gitarą miałeś ochotę rzucić ją w kąt? Jeśli tak, to w jaki sposób sobie w takich momentach radziłeś? Oczywiście, nawet tak miałem. Co prawda chyba niedosłownie rzucałem ją w kąt. Kiedyś na nią spadła doniczka. Zupełnie przypadkowo. I do teraz jest takie wcięcie w mojej klasycznej gitarze, którą wam pokazywałem. Jak sobie radziłem w takich momentach? No, zwykle zrzucałem gitarę w kąt i miałem parę dni przerwy. Ale chyba muszę przyznać, że taka przerwa kilkudniowa jest całkiem wskazana. No bo jak gramy, coś tu nie wychodzi. O kurde, o cholera, nie wytrzymie. Rzucam tą gitarę, robię sobie parę dni, można powiedzieć, tęskni się człowiek za tym wysiłkiem, za graniem, za przyjemnością słuchania z tego, co wychodzi, lub nieprzyjemnością, zależy jak nam wychodzi. I wtedy się wraca do tej gitary, więc chyba takie pauzy, przerwy w graniu są całkiem wskazane, nie wiem, przynajmniej na początkowym etapie. O, Kermitowski. Jakie wolisz, wzmacniacze, lampowe czy tranzystorowe? To jest pierwsza część pytania. Tu można powiedzieć, że odpowiedź jest oczywista. Całkiem oczywista. Lampowe, zdecydowanie lampowe lubię bardziej. Tak, aż mnie zatkało. Lampowe lubię bardziej. No jednak no nie da się po prostu zastąpić, tranzystor nie zastąpi lampy, chociaż próbują na wszelkie sposoby, jakieś symulacje, emulacje lampy, robienie wzmacniacza hybrydowego z jedną lampą na przedwzmacniaczu, różne cuda kombinują, jednak zdecydowanie wolę lampowe. Tranzystorowe oczywiście też nie są złe, no mają po prostu inny dźwięk, jak to niektórzy mówią, że mają plastikowy dźwięk, tak jakiś cyfrowy efekt czy cyfrowy przester. Brzmi plastikowo. To zależy też oczywiście od firmy. Jeśli możecie sobie kupić przester za 1500, sam przester analogowy za 1500, no to rany boskie, to naprawdę to musi być coś naprawdę dobrego brzmieniowo, żeby tyle kosztowało. Swoją drogą marka to już co innego. Ale tranzystory też mają swoje zalety. No, zaleta chociażby taka, to, że są tanie i można sobie od razu kupić tranzystor do domu i mieć, i grać na nim. A lampa, na przykład tania lampa, to kosztuje na przykład 600 zł, powiedzmy, takie combo. No, można powiedzieć też nie tak strasznie dużo, no ale powiedzmy 600 zł jakiejś takiej średniej firmy, powiedzmy. Lepszej firmy na przykład 2000. No to już jest konkretna kwota. Aha, druga część pytania Kermitowskiego. Oraz gdzie mieszkasz i czy można się u ciebie uczyć prywatnie? Oczywiście można się uczyć prywatnie. Zaznaczam to tak pogrubioną czcionką i kursywą. Można się uczyć prywatnie jak najbardziej. Dużo osób to robi, zresztą już mam sporo różnych uczniów. A coś mnie tutaj mrówka gryzie. Mam sporo uczniów, a mieszkam w Krakowie. Póki co w centrum Krakowa, w pobliżu Wawelu, ale no niestety adresu nie będę podawać, bo tak czy siak prawdopodobnie od września 2013 będę mieszkał gdzie indziej, no ale w każdym razie w Krakowie, Kraków City. Yy.
Roxana W. Jesteś faktycznie dziewczyną? Pytanie, co sądzisz o panu Krauserze z Detroit Metal City? Czy to jest jakieś anime japońskie? Nie obraź się, ale nie za bardzo go kojarzę. Wpisywałem w wyszukiwarce tego gościa, to widziałem, że to chyba jakaś bajka jest, ale no niestety... Jeśli podeślesz mi jakieś, ewentualnie jakieś linki, gdzie można byłoby jakąś opinię sobie o nim wyrobić, to z chęcią bym sobie obejrzał, no bo tak jak mówię, nie obraź się, ale po prostu nie za bardzo wiem, o co to chodzi. Na pewno część z was od razu powie, ale z niego jest loser, frajer, debil, boots. Ale no po prostu no nie znam, no niestety nie wszystkiego się da dowiedzieć, zobaczyć, nauczyć, więc niestety...